Cześć, witam was na kanale Marcin Kotowski Fishing. Słuchajcie, jestem przejazdem i mam tak naprawdę półtorej godzinki łowienia. Zatrzymałem się przy pewnym moście, na pewnej rzece pstrągowej. Nie pytajcie mnie na jakiej, bo tego wam nie powiem. I słyszałem, że wchodzą tu trocie, więc mając niecałe dwie godzinki, mówię, przejdę się, zobaczę, jak ta rzeka wygląda. Także mimo, że pstrągowa woda, to ja dzisiaj mocny patyk, to Shido 2.70-8.30, czyli troszeczkę krócej, troszeczkę delikatniej, ale z wystarczającą mocą, żeby poradzić sobie z trocią. Woblerki płytsze, na dzień dobry pójdzie Chudziński, ten z oczkiem w sterze, który najpłyciej chodzi. I co? Maszerujcie ze mną, patrzymy jak ona wygląda i zobaczymy, czy coś wychyli ogony. Zapraszam was na film. No to mnie wystraszyło. Masakra. Aby nie na głowę. Lecą gałęzie. Nie jest łatwo. I płytko. Płytko, zaraz poszukamy jakiegoś dołka, ale dosyć szybko się przemieszczam. Jednak no w takie jakieś pojedyncze miejsca zamierzam podać. Chcę troszeczkę obejść przez ten krótki czas tej rzeki, żeby ją po pierwsze zobaczyć, poznać jej charakter, co sobą reprezentuje, co to znaczy dołek na niej. Każda rzeka ma swój klimat. Zobaczcie, tam Bangladesz mnie czeka. Także łowimy i dochodzimy do Bangladeszu. Jest. Jest rybka. Jest rybka, słuchajcie. Zejdziemy. Piękna. Zejdziemy do niej. A, zobaczcie to. Jest rybka. Jest. Kolejna troć w tym sezonie. Jest kolejna troć w tym sezonie. Pięknie zagarnęła. Ale śliczna. Ojej, ojej, no już dobrze, dobrze, zaraz cię wypuszczę. Ale śliczna. I widzicie, bez zadziorki. I nie ma problemu z holem. Bardzo blisko wzięła. Czekajcie. I kolejny raz ten płytki Chudziński. Ale pięknie go zagarnęła. Zobaczcie, jak siedzi. Na 5 tych. Ale zobaczcie, bez zadziorek. Ciach. O, a tu mimo, że o, ciach. I ciach. Same wychodzą, widzicie? Zniszczyłem groty bezzadziorowo. I jest piękna ryba. Piękna. Piękna troć. No
i co, słuchajcie, kolejny raz się udało. Się wam pokazuje. Zobaczcie, jaka śliczna, piękna samiczka. Nie będę jej mierzył, szkoda mi czasu. Myślę, że taka pod 60 centymetrów. Wypuszczam ją. Patrzcie. O, jak będzie widać. Nie wiem, czy będzie tu widać, czy nie będzie widać. Włączymy sobie. Woda brudna. No, maleńka. Leć. Leć do swojej wody. No. No, ale zimna ta woda. No leć. O. No, pręż się i płyń. Poszła. 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 I jest kolejna w tym sezonie. 5 minut łowienia. Czy to jest prawda? Czy to jest możliwe? 5 minut łowienia. Cudownie. Aj. O. O. No tu są ciężkie warunki. Ale nikt nie powiedział, że będzie lekko. Zahaczyłem tym wszystkim przez okrzak. Trzeba rozplątać. Prawie bym połamał wędkę. Prawie bym przebił kalosza o woblera. Ale teraz to wszystko jest nieważne. Bo ważne, że jest ryba. O! Kurde, ślisko wam powiem. Naprawdę na tym błocie jest ślisko. Duża skarpa. O, trzeba stąd wyjść. Ale cały, zobaczcie. Jestem, nie wiem, czy to dobrze nagrane. Od błota. Wszystko jest od błota. Sprzęt od błota, wszystko od błota. Ale to w tym momencie jest nieważne, zaraz się umyję. Oj, oj, oj. Ale coś wam powiem, że chyba mnie prześladuje ten wiatr, bo... Znowu dmucha. I znowu lecą gałęzie. Tak to wygląda. Musimy jakoś tu przejść. O, idziemy na kolejną miejscówkę. Jak widzicie, teren nie jest łatwy. Skarpa potężna, dużo zwalisk. Ale za to jest piękny. Piękny, a jak się jeszcze łowi rybę, to jeszcze piękniejszy. Oj. No to co? Nawet spróbujemy gdzieś jakiś meterek podać. Bo nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć? Chociażby krótki rzut. Troć może odpoczywać wszędzie. Ale na pewno nie na krzakach i nie na drzewach. Na pewno w wodzie. No idziemy do tej szybkiej wody, do tych wlewów. O! Jak się da, ale piękne tereny. O. Oj. O, zobaczcie to. Lecę. O, lecę, 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 lecę. Lecę, na szczęście była gałązka, która mnie uratowała. Teraz muszę jakoś się tu wydrapać. O, było nieciekawie. Żeby nie ten krzak, to bym tam wpadł. Jechałem. Chyba trzeba ominąć tą skarpę i zacząć łowić na normalnej wodzie. Słuchajcie, ale co tu za drzewo leży? Co tu za wlewa jest? Po prostu cudna.
Cudna, cudna. Może nietypowa keltuwa. Trzeba podać. Gdzieś tam może ta rybka przystanąć. No, piach wypłukany. O. Straszny spadek, bo tu jest dna. Bardzo duży. I mamy, o, kolejny zaczep, ale się udało. Próbujemy tą rynienkę tu zrobić, fajne podmycie. Ciekawa woda, szczególnie tutaj jeden i drugi prąd odbija, no tutaj ten środek, tutaj te podmycie bardzo ciekawe. Tam wlewa, no i później zobaczymy, jak to wygląda. Mogłaby tu stanąć rybka. Ciekawe miejsce. Mam nadzieję, że jestem widoczny. No jak to mówią, jest takie przysłowie, jak ma je, to je. I teraz tak było, to było moje 5 minut. To był taki spontan i ten spontan dzisiaj mi najwyraźniej wyszedł. Jestem naprawdę mega, mega szczęśliwy. Nie spodziewałem się, że uda mi się złowić tą troć, a się udało. Jak widać, nigdy nie wiemy, co może nam się wydarzyć i kiedy nas obdarzy ta woda tą piękną rybą. Z pewnością tutaj jeszcze zawitam, bo widać, że warto. Nic więcej się nie wydarzyło, ale dmucha. I nic więcej nie holowałem, nie miałem więcej żadnego brania, ale to nic. Te 5 minut było pierwsze moje. I po te 5 minut warto było się tu zatrzymać i połowić. Jeszcze trzeba będzie tu wrócić i przejść tą rzekę, zobaczyć jak wygląda i spróbować swojego szczęścia. Pamiętajcie, że wszędzie może się czaić ta wasza ryba marzenie albo ta wasza rekordowa ryba. Ważne być nad wodą i rzucać, wtedy zawsze jest szansa. No i pamiętajcie, lajkować, komentować, subskrybować. A dla wspierających wielkie, wielkie dzięki. Do następnego filmu. Trzymajcie się cieplutko. Hejka. Wow.
Ale skarb.